Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Conti i chciałbym wam pokazać jeden taki drobny myk, który może troszeczkę usprawnić wam działanie gry, jeżeli macie problemy z przycinaniem, z dłuższym ładowaniem się lokacji i tak dalej. Kiedyś to działało, no nie jestem w stanie teraz wam na 100% potwierdzić, czy ta metoda dalej działa, czy też nie. Ale spróbować nie zaszkodzi, a wiem, że odkąd wszedł Atlas, czyli 3.0, dosyć dużo nowych ludzi trafiło do PoE, do PoE Exile. I w tym momencie chciałem wam pokazać taką drobną metodę, która być może części z was troszeczkę usprawni działanie. Wchodzimy sobie w opcję, czyli klikamy na przykład O na klawiaturze, jeżeli macie defaultowo ustawiony przycisk. Zjeżdżamy w zakładce UI na sam dół, tam gdzie macie loot filter. Klikamy Show Folder. Otwiera nam się lokacja, do której wrzucamy sobie loot filter, ale nie o to chodzi. Wchodzimy w folder minimap, który również znajduje się w tym folderze. Zaznaczamy wszystko i po prostu usuwamy wszystkie pliki, które w nim się znajdują. Jest to folder, który zapisuje nam... Do tego folderu zapisywane są wszystkie mapy, które są generowane podczas naszej rozgrywki, czyli w momencie, kiedy zmienię sobie lokację, to teoretycznie powinien się tam pojawić kolejny plik. Zaraz zobaczymy, czy tak też się stanie. Weszliśmy sobie tutaj, wchodzimy znowu, show folder, minimap i już, jak widzicie, mamy kolejny plik, który zajmuje 2 kB. W tym przypadku jest to oczywiście mało, wiadomo, ale nie wiem, czy zwróciliście przed momentem uwagę, jak usuwałem te pliki, było ich ponad 300. Kiedyś ta metoda dosyć mocno pomagała właśnie w zwiększeniu płynności gry, szybszym ładowaniu się lokacji i tak dalej. Ja sobie jakiś czas temu po prostu o tym zapomniałem, kumpel mi przypomniał o tej metodzie. No i mam nadzieję, że wam to pomoże, że chociaż troszeczkę wam przyspieszy działanie i ładowanie się map. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia na streamach, na kanale, na YouTubie i tak dalej. Trzymajcie się, hej, miłego dnia życzę.